Mój stary jest ogólnie bardzo rozsądnym gościem. No chyba, że chodzi o przetwory owocowe. Od kiedy przeszedł na rentę, znaczną część swojego życia podporządkował robieniu dżemów, powideł, kompotów, konfitur i marmolad. Niektórzy zbierają znaczki, niektórzy wędkują, a on napierdala słoiczki w ilościach hurtowych. Wszędzie, gdzie się tylko dało, posadził jakieś krzewy i drzewa owocowe, nawet u dziadków na wsi, 25 kilometrów od nas, dokąd zresztą jeździ prawie codziennie doglądać, jak rosną. Cała piwnica jest zajebana słoiczkami. Nie mówię, że mi z tym źle, bo lubię sobie ojebać kanapkę z dżemem albo z marmoladą. Jednak to, co on czasem odpierdala, to wykracza poza granicę normalności. Ostatnio siedzimy w domu i oglądamy jakiś film w telewizji. Właściwie to on ogląda, bo ja drzemię po pracy. Studenciak chwil, dorabiam wakacyjnie na magazynie. Wpada w pewnym momencie sąsiadka i od progu drżeryja: Janek, cukier meko po 2 złote! Stary aż podskoczył: to pewne? Czekaj, zadzwonię. Kobieta dzwoni do sklepu i potwierdza cenę. Starego widziałem tak nabuzowanego ostatnio, nim razem, jak sobie nowe wiertła kupił. Co, młody, pojedziemy po kilka kilo cukru? Nie wiem, po chuj on mnie się pytał, skoro decyzja została pojęta już w momencie, kiedy usłyszał potwierdzenie, że faktycznie jest po 2 za kilogram. Pakujemy się w samochód, łącznie z sąsiadką, która też chce się zaopatrzyć w cukier. Parkujemy pod eko, pod samym plakatem z promocjami, na plakacie 4-pak harnasia po 8,99 i kilogram cukru po 1,99 zł. Stary podjarany mówi, że całkiem zapomniał i jeszcze musimy zahaczyć o bank. To pewnie z podekscytowania. Wycofaliśmy i podjechaliśmy pod lokalny oddział jakiegoś PKO czy innego milenium. Ja już wiedziałem, że to będzie kurwa katastrofa. Poczłapał tam i wrócił po 20 minutach, lekko podkurwiony, ale dumnie trzyma plik 20 złotówek, gruby na kilka centymetrów. Pewnie nie chcieli mu tak rozmienić, ale chuj. Wracamy pod eko, wysiadamy, stary mi rzuca drobne, mówi: weź 2 wózki. O chuj, będzie jeszcze gorzej niż myślałem. Wjeżdżamy do sklepu, zaraz za bramką stoją palety z cukrem. Staremu oczy lśnią w blasku jarzeniówek. Jakby kurwa zobaczył bramy raju. Mieliśmy szczęście, jakimś cudem nie było jeszcze ludzi, bo byłaby napierdalanina jako karpia w Lidlu przed Wigilią. Na cukrach stoi taki stojaczek z tabliczką: cukier biały, cukropol Januszek z 1 kg, złoty 99. A poniżej dopisek: 10 kilo na osobę. Tylko to czytałem, to ryknąłem śmiechem. Patrzę na ojca. Kurwa, zbladł momentalnie. Ciekawe, co teraz wykombinuje. Patrzy na mnie z grobową powagą. Pakuj po 10. Będziemy robić okrążenia. Żenadłem, kurwa, tak jak nigdy wcześniej w życiu. No ale chuj. Chce się drzemiki wpierdalać, to trzeba się czasem poświęcić. Wrzuciłem starym 10, sobie też, bo jak już mówiłem, stary jest na ręcie, jest... no stary, dlatego nie jest tak sprawny jak kiedyś. Czuję się, jakbym wcale z roboty nie wyszedł. Jedziemy do kasy, wszystko fajnie. Skasowane, zapłacone. Podjeżdżamy pod samochód wózkami. Stary otwiera bagażnik swojego Maserati w wersji kombi, załadowany 20 kilo. Jedziemy dalej. Zrobiliśmy jeszcze tak kilka okrążeń i w starym coś pękło. Wkurwił się jak stonoga po wyborach i mówi do mnie: ładuj mi ile wlezie i sobie też! W sumie to bardziej mi odpowiada niż tak dymać w kółko jak mały samochodzik. Jeden wózek prawie załadowany, a baba ze stoiska z mięsem przyczaiła, co odpierdalamy, i się drze: panie, co pan? Po co panu tyle cukru? Stary odpalony jak 150, bo nikt, kurwa, nie ma prawa stawać między nim a dżemikami. Pani, kurwa, ja 0,5 tony borówki mam! 100 kilo porzeczki! 600 kilo brzoskwiń! 300 kilo gruszek! W tym tygodniu muszę jeszcze zrobić! Pani myśli, że co ja? Herbatę, kurwa, słodzę? Tak oto zakończył tedy sputę, a my ze 160 kilogramami cukru do kasy jedziemy. Panie Janku, ja pana błagam. Ale stary nawet jej nie słuchał. On miał plan. Widziałem to po nim. Pani Halinko, zrobimy tak. Widzę, że pani ma tutaj kilówkę. To będzie pani po kolei kasować każdą dziesiątkę, a my po kolei każdą będziemy płacić. Ludzi w kolejce nie ma, to możemy postać. Widzę, że jej się to nie podoba, ale nasz klient, nasz pan, kurwa, czy coś takiego. Stoję z wózkiem wypchanym cukrem po brzegi i czuję, że cierpnę ze wstydu. Zapadłbym się, kurwa, pod ziemię, jakby mnie ktoś znajomy zobaczył. Na szczęście stary sprawnie płaci 19,90 za każdą dziesiątkę. Pik, klik,
20 dla pani, 10 groszy dla pana. Pik, klik, 20 dla pani, 10 groszy dla pana i tak w kółko, kurwa mać. Ale wreszcie skasowane, zawiezione i załadowane. Tyle to jeszcze nie koniec, bo w bagażniku jest jeszcze 220 kilo, a jakbyśmy tak jeszcze złożyli siedzenia, to jeszcze jakoś koło 460 kilo. Ja pierdolę, czemu kurwa przyczepki nie wziąłeś? Cieszę się, że nie powiedziałem tego głośno, bo jestem pewien, że zabrałby się i pojechał po tę jebaną przyczepkę. W międzyczasie jacyś ludzie też wbijali na zakupy, brali przy okazji cukier, ale normalnie, nie w ilościach takich jak stary. Jak on widział, że ktoś z palet podbiera, to prawie białej gorączki, no pierdolca dostawał, bo mu nie wystarczy, kurwa, za mało cukru ma jeszcze. Wtedy w samochodzie mieliśmy, kurwa, spokojnie pół tony, kolejne okrążenia z cukrem po sklepie, znowu wózki zajebane cukrem, ile wlezie, znowu stanie przy kasie, pik, klik, 20 zł dla pani, 10 groszy dla pana, ja jebie. W końcu wreszcie ten festiwal spierdolenia ma się ku końcowi. Samochód zapakowany po sam sufit. Stary przepuścił tego dnia blisko 3000, kupił jakoś 1,5 tony, 1,5 tony jebanego cukru. Sąsiadka wzięła tylko 20 kilo. Stary ją wyśmiał. Skończyło się na tym, że wyciągnął przednie siedzenie i tam też wpierdolił cukier. Tym sposobem ani dla mnie, ani dla sąsiadki nie było już miejsca w samochodzie i zmuszeni byliśmy zapierdalać na nogach przez 3,5 kilometra. Kobieta targa 20 kilo cukru, a ja przedni fotel z Passata, który zresztą ledwo jechał z takim obciążeniem. Najlepsza jednak ze wszystkiego była zadowolona mina mojego starego, cukrowego barona, który odjeżdżał dumnie, wiedząc, że dzisiaj to on jest górą. To on wygrał z systemem i wszystkimi kurwami, które tym cukrem miałyby słodzić herbatę. Herbatę, kurwa!